Hej, witajcie wszyscy, Arbajk z tej strony. Jakiś czas temu rozpocząłem mój projekt elektrownia ze śrubą Archimedesa i poszukiwałem do tej elektrowni jakiegoś małego generatora. Stwierdziłem, że no nie będę już robił dużego, wiecie, generatora wiatrowego, ponieważ jest to kosztowne i ostatni mi umarł na wietrze. Po prostu zrobię sobie kilka mniejszych. I w mojego ojca garażu znalazłem taki silniczek, zobaczcie. To jest silniczek od programatora pralki bądź od drukarki. I ten silniczek, zobaczcie, tak w zasadzie to są dwa silniczki, widzicie? To są dwa silniczki. O, chyba chodzi o to, aby w bardzo szybkim czasie chodził w jedną i w drugą stronę. Nie wiem, od czego to zależy. I połączyłem sobie to szeregowo i połączymy sobie to szeregowo i zaraz sprawdzimy, ile ten silniczek da nam volt. Także co, zaczynamy. Zanim to zrobimy, to może pokażę, powiem wam, co zamierzam zrobić. Także tak, zamierzam podłączyć ten generatorek, ten mały generatorek, który składa się z dwóch silniczków połączonych szeregowo. Są to silniczki krokowe, tak zwane szeregowe. Chcę podłączyć ten silniczek do, wiadomo, do jakiejś wkrętarki, tak żeby dać mu jakieś obroty, zasymulować po prostu działanie no, śruby Archimedesa. I tak, oczywiście będę musiał zastosować układ Greca, ponieważ już sprawdzałem wcześniej ten generatorek. On daje nam prąd zmienny, około 50 V prądu zmiennego. Za układem Greca zamontujemy sobie ten mały kondensatorek, tak aby nas trochę stabilizował. I później podłączymy to wszystko do kontrolera paneli słonecznych. A potem, wiadomo, będziemy symulowali ładowanie akumulatora. Jeszcze jakieś tam światło podłączymy, wiadomo, żeby było jakieś źródło poboru prądu. Sprawdzimy sobie, tutaj mam taki fajny mierniczek, ostatnio kupiłem. Sprawdzimy sobie to wszystko na mierniczku, przeliczymy i na samym końcu, ale to już będzie w drugim odcinku, zamontujemy to do mojego wentylatora, który zaraz wam pokażę. Okay, już wam pokazuję. O, jest to śruba Archimedesa wiatrowa, wiatrowy generator śruby Archimedesa. Ostatnio robiłem testy tego, możecie obejrzeć sobie na moich wcześniejszych filmikach. Właśnie szukałem jakiegoś generatorka, który tutaj nam tutaj można podłączyć, zadziałać coś. Jest plan taki podłączyć go właśnie tutaj z tyłu, na tym gumowym przewodzie, bezpośrednio tutaj gdzieś do ramy. I no i sprawdzić po prostu, jak to będzie nam działało przy świetle, czy naładuje nam telefon komórkowy, czy da nam jakieś oświetlenie. Myślę, że da nam jakieś oświetlenie takie, chociaż powinno tam nam oświetlić dookoła dom, wiadomo. Nawet najmniejsze oświetlenie może sprawić to, że złodziej, wiadomo, ucieknie, bo będzie się bał cokolwiek zrobić. No to nic, biorę się do dzieła. Może przesadziłem, bo wyłączyłem całkowicie światło, nie widzieliście, co ja robię. Ale o, zobaczcie, jak to wygląda. Fajna, fajna rzecz, powiem wam. Myślę, że da radę, jeżeli chodzi o ten generator Archimedesa. Śruba Archimedesa, przepraszam. No nie mogę się przyzwyczaić do tej nazwy, ponieważ na internecie, powiem wam, szukałem dużo informacji na ten temat i jest bardzo mało. Okej, następny step, podłączamy wkrętarkę i sprawdzamy. Okej, to co, zakręcimy trochę tym generatorkiem. Najpierw zaczniemy od małych obrotów. O, zobaczcie, już przy takich minimalnych obrotach, widzicie, już coś tam się dzieje. Teraz zwiększymy trochę. O, jest całkiem fajnie. Mam nadzieję. Praktycznie silnik nie ma żadnego oporu, zobaczcie, mogę go trzymać. Tak. Okej, dobra, teraz sprawdzimy sobie, ile to nam daje voltów. Robimy co? Próbę prądową, tak? Zobaczymy, ile możemy z tego uzyskać voltów. Przytrzymamy palec. Musi przeskoczyć na auto. Przy takich małych obrotach, zobaczymy z najmniejszych obrotów, wystartujemy. Widzicie, bez żadnego obciążenia już przy tych obrotach mamy 6 V. Oczywiście to jest prąd zmienny. Przyspieszymy. 18,58,56 V. A teraz damy największe obroty. 31,54 V i 133 Hz. Jeszcze raz małe obroty.
Także już przy tych obrotach będzie nam ładował akumulator. Ok, a teraz sprawdzimy sobie pod obciążeniem. Ok, zgaszę jedną tutaj nam podświetleniem. Widzimy około 15 V. Zmniejszamy obroty. Przy bardzo małych obrotach już mamy 13 V i widzimy, światło nadal działa. 18,88 V. 76 Hz. No nic, myślę, że będzie dobre. Co zamierzam zrobić? Wiadomo, nie są to jakieś wielkie ampery, są to miliampery, no nie? Ale wystarczy mi to do zrobienia jakiegoś oświetlenia LED-owego dookoła moich przyczep kampingowych. Ostatnio miałem właśnie włam, a wiecie, jak zrobię oświetlenie, to zawsze to będzie jakieś tam odstraszające, jakiś mały alarm, to będzie odstraszające dla potencjalnego złodzieja. Myślę, że jest to dobry taki system, wiecie, na działki, tak aby sobie podładować swój battery bank, jeżeli macie jakieś tam 5,5 V, bądź jakąś tam małą 12-voltową bateryjkę. No to co? Jaki jest plan? Plan jest taki. Tu mamy generator, tak, już go połączyłem właśnie szeregowo. Można go podłączyć równolegle, wtedy będzie dawał więcej amper. Ja na przykład będę chciał ładować baterię 12-voltową, ale jeżeli będziecie chcieli ładować baterię 5-voltową albo ładować sobie po prostu baterię banka, to możecie sobie podłączyć go równolegle i on wtedy automatycznie będzie wam dawał więcej amperków, tak? No co zamierzam zrobić? Podłączyć ten generator, podłączyć do niego układ Greca, tak aby ten prąd wyprostować, tak aby ten prąd był stały. Za układem Greca zamontuję kondensator, no tylko taki mi się udało znaleźć, 470 mikrofaradów. Nie musi być tego kondensatora, ale kij zamontuję go. No i co? No potem sobie jeszcze raz sprawdzimy, jakie napięcie daje nam, jeżeli chodzi o prąd stały. Potem podłączymy to wszystko do sterownika od paneli słonecznych, do kontrolera. I zobaczymy, czy będzie nam ładowało baterię 12 V. I jeszcze podłączymy jakieś obciążenie, czyli te LEDy, tak? No. Spróbujemy sobie coś tam podładować, może z tego USB, no nie wiem, zrobimy taki eksperymencik. Jeżeli wszystko zadziała mi tutaj na sucho, skrętarki, to wtedy podłączę to do mojej mini elektrowni wiatrowej Archimedesa. Pojadę sobie gdzieś w góry jak ostatnio i zrobimy sobie testy w górach albo nad morzem przy jakimś tam wietrze i sprawdzimy, czy możemy sobie po prostu jakoś tam z tego produkować jakiś tam prąd. No to co, biorę się do dzieła. Zrobiłem specjalnie dla was taką matrycę, abyście zobaczyli, jak to wygląda. Sam sobie też tak zawsze przygotowuję przed konstrukcją czegoś, wiecie, tak żeby było na gotowo, żebym wiedział, że wszystko działa. Także co zrobiłem, zaraz wam pokażę, tylko wezmę jakiś długopis, żeby wam pokazać. Także zobaczcie, tu mamy generator, tak jak mówiłem wcześniej, składa się on z dwóch silniczków krokowych i on jest połączony szeregowo, czyli jeden przewód z jednego silnika podłączony z drugim przewodem drugiego silnika i dwa przewody potem idą do mostka Greca. Po przekątnej mamy AC, czyli prąd zmienny, czyli z dwóch silników po przekątnej podłączyliśmy sobie do mostku Greca i z mostku Greca od razu wyprowadzamy dwa przewody, czyli jest to prąd stały. I zobaczcie, tu ten biały przewód jest przewodem plusowym, podłączyłem go z kontrolerem paneli słonecznych i przewód czarny jest przewodem minusowym, też połączony z minusem paneli słonecznych. Tutaj od kontrolera wyprowadzone są dwa przewody, które idą do akumulatora, który będzie ładowany, tak? Pomiędzy plusem a minusem podłączyłem równolegle kondensator po to, aby kumulować tą moc, jeżeli będzie, wiadomo, nieregularne, jeżeli będą nieregularne obroty wiatru bądź obrotów, tak żeby nam się coś tam skumulowało i żeby była jakaś płynność. I zobaczymy teraz, czy generatorek zadziała sobie przy takim ręcznym rozruchu, tak? Widać tutaj moją łapkę? O, jest tutaj. No dobra, lecimy z koksem. Kręcimy sobie powoli. I zobaczcie, kręcę bardzo powoli, tak? I no, mamy około 8 V. Teraz widzicie, kontroler daje nam normalnie, muszę trochę przyspieszyć jednak, nie tak, kontroler 12,3 V i widać, że coś tam ładuje. Fakt, że to nie są jakieś tam wielkie ampery, są to miliampery, ale jak widać jakiś tam prąd nam do akumulatora idzie, czyli możemy sobie po prostu gromadzić dzięki temu prąd w akumulatorku. Zaraz podłączymy jeszcze sobie amperki, sprawdzimy ile amperów.
I oczywiście, wiecie, podłączymy wkrętarkę, zrobimy taką imitację energii z wiatru. Ok, podłączyliśmy sobie wszystko i teraz sprawdzimy. Niestety amperów nie mogę Wam pokazać, ale tak. Telefon przed stan ładowania. Jak widać, mamy 12,51 V. No i jeszcze obciążyliśmy go tym LEDem, nie? I powiem Wam, napięcie rośnie. Jak widzicie, nie maleje, tylko rośnie, także jest dobrze. Czyli wychodzi na to, że to wszystko przy takich małych obrotach w miarę, widzicie, działa, nie? Muszę przyspieszyć, żeby telefon ładował. Jednak to nie jest jakiś tam, wiecie, wielki generator, nie? 12,50 V. Także nie maleje nam. Podtrzymuje telefon, może nie tyle co ładuje, ale podtrzymuje, tak, żeby nie padł. Okej, co na tym. Okej. Co na tym kończę i zapraszam na inne moje filmy. Następny film będzie już z zamontowania tego generatorka do tej właśnie turbiny i będziemy sobie testowali. No nic, na razie.